Witam serdecznie, to Skurida, to kolejny odcinek serii Były sobie czołgi. Tym razem znowu pokażę wam Batona trzeciego, M48A1. W bitwie ze mną jest Erat, który no było losowo. Na raz o trzy graliśmy po prostu, no i trafiliśmy na siebie w jednej drużynie, ale niestety trafiliśmy też na przeciwników w przeciwnej drużynie, którzy nie są słabi. No ale to doda tylko smaczku całej bitwie. Bardzo fajnie tutaj, trochę medowo, z naszej strony trochę więcej medu niż z przeciwnej. No i też nasze medy, dwa, no trzy medy, nie są zbyt ogarnięte, ale no cóż, pokażę wam jak można grać tym Patonem. Paton bardzo fajnie działa, ma 38 damage'u, 268 penetracji, celne, miło się strzela, dosyć szybko przeładowuje się, 60. I nie ma problemu. No i tutaj pierwszy wyjazd już od razu wyspotowany. No czołg ten zasięg widzenia ma bardzo, bardzo duży, chyba największy z wszystkich czołgów. 420 metrów. Chyba FV ma taki sam może. Brytyjski ten czołg. Nie jestem teraz pewien. HP to widać 2000. No nie będę się rozgadywał na temat parametrów tego czołgu. Już niejednokrotnie był u mnie na kanale, a tutaj chciałem wam pokazać tylko po prostu jak to fajnie można sobie pojeździć tym Patonem, jak nim zagrać i postrzelać się z przeciwnikami, pograć na wieżę, która niby nie jest jednak jakaś wielkie, mocno opancerzona, 177 pancerza z przodu, to jednak nie jest dużo. Szczególnie, że wieża jest dosyć mocna, duża. Nie jest to wieża jak te 54 czy innych. Nie potrafi, ale za to. No, ale za to jarzmo ma. Dosyć duże jarzmo, które no, czasem potrafi co zero przyjąć lub odbić. No, widać wutek tu się odbił ode mnie. Dobra, ale ja go tutaj mam. I strzał wuteka. Wutek znowu się odbił ode mnie, no na razie jestem na plus na tej wymianie pięknej. Tutaj strzał w ciemno, może liczę na to, że tam wutek jeszcze będzie. No jest tu trochę problemem, że te ciężkie tu podjechały, no i nie można się za bardzo wychylać, bo jak się wychylisz, no to oberwiesz od tych wuteków bądź obiekta 268. No i tak też właśnie się stało, wutek 533. No dobra, zdarza się. Zmiana pozycji, bo tu widać, że jednak nie będzie za bardzo jak się strzelać. Trzeba tego Patona trochę ogarnąć, go przystopować, bo jednak chłopak obija nam tutaj jadzie i esetę bezkarnie. Więc trzeba mu trochę przystopować, ukrócić jego te procedery. Oj, tutaj coś, nie wiem jak to ten pocisk gdzie poleciał. Praktycznie obok wieży miałem, a pocisk chyba się jednak zahaczył o korpus. Jest Patton, no i to rykoszet, no dwa rykoszety pod rząd. No peszek, no ale dobra, no zdarza się. Trzeba grać dalej. Jak na razie dobrze. No trochę posiedziałem tutaj. No i zmienia pozycji, nie ma co tak za bardzo siedzieć w innym miejscu. Trzeba im pokazać, że się jest jeszcze tutaj gdzie indziej. No i jeszcze uważam te wuteki. Dwa wuteki niestety mogą stanowić duży problem. Chłopaki tu z przeciwnej drużyny się dobrze skąpili, stanęli pod wutekami. Tu ciężko wyjechać i cokolwiek zrobić. Ale ja tu sobie dam radę. Jest wutek. No chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie wiem czemu nie, na hajki nie załadowałem wcześniej. No i tutaj wutek znowu strzelił, znowu nie trafił. Raczej trafił, ale nie przebił się. Bardzo fajnie. No i tutaj już wutek jest na dobicie. Czy się go uda? O, jeszcze jeden się pokazał gdzieś tam. No i ten już z golda bije. Już tutaj nie wytrzymał presji.
Oj. Dobra, 3-3 i powiem wam nieźle. Szkoda tylko, że Erat zginął. Ale cóż, zdarza się. Patton tutaj ładnie oberwał. A ja tutaj tak fartem załatwiłem tego E75. Pierwszy fart w tej bitwie. No tutaj tym razem weszło, teraz chyba jednak w bok mu strzeliłem, w bok korpusa, bo miał wystawiony jeszcze drugi WTEC. Dobra, jest tu Patton, jest Patton, jest pięknie Patton. I tu kolejny fart w bitwie, no pocisk jakoś znalazł drogę do wieży przeciwnika i go załatwiłem. No udana, bardzo udane. No czasami no, człowiek ma farta. Nie ma co tu się oszukiwać. Gdybym nie miał tego szczęścia w tych bitwach, to jednak nie miałbym takich statystyk. Aj, nie, dobrze, nie dobrze. Nie mogę trafić tego 85 za bardzo. A z tej strony obiekt 268 przyjechał. Chyba trzeba będzie tutaj zmienić pozycję. WTEC się pokazał. Oj, jadzia, oj, ale dobrze, dobrze, dobrze. Tak, oni się obracają na tych, co są z drugiej strony. O, Jadziu, tu się na mnie nie patrz. Dobra, no to zwrócili się na mnie uwagi, to nasz czołg z tamtej górki może sobie spokojnie w nich bić. No, ale chyba nie spodobało się to Jadzi. No ale Jadzie już jest w potrzasku, no. Albo prawa, albo lewa, no nie da się obronić z dwóch stron. Obiekt 268 już ucieka. Stwierdza, że tutaj nie będzie się tutaj bił. No, z medami nie ma za bardzo się bić. Oj. WTEC nie znalazł. Silnik trzeba naprawić, bo to jednak na medzie podstawa. Tego WTEC-a przydałoby się wywalić. Dobra, stwierdzam, że tutaj nie bardzo nie ma co tutaj się pchać. Pod WTK E75, obiekt 268 już wyparował, trzeba wspomóc miasto. Tutaj tak dużo nie zostało, ten E75 może sobie tu stać. Nikomu nic tam nie zrobi, no chyba, że temu Leopardowi. No ale to już jego problem. Oj, jadzia. No tego to się nie spodziewałem. Że ta jadzia tutaj będzie stała. Na szczęście, no nie wiem, a przeładowanie miała czy co, no nie wiem. No ale dobra, no nie strzeliła. To wygląda w ogóle jakby była na awku. No ale będę się tym przejmował dopiero potem. Dobra, jest bicie na. Tak jest, na WTK jest bicie. Ten WTK powinien zaraz wyparować. Gdzie uciekasz? Gdzie? Do mnie. Dobra, jest. Okej, okay, a ten Patton co on odwala? Wyjechał na mnie. A jest, Jadzia żyje jednak. Dostał bułę. Oj, heavy. Jadzia strzeliła, więc jestem raczej w miarę bezpieczny, tylko no... No i tu popełnię błąd. Bo zamiast się chować za Jadzie jakoś to... No zablokowałem się, no trudno, zdarza się. No ale 6 kill jest, 6200, prawie 6300 damage'u, plus te w ciemno tam były, to chyba trochę na zrobiłem. Niestety, no, wkurzony chyba byłem i wyszedłem z tej bitwy wcześniej niż chciałem. Nie, wiem. Internet mi padł i niestety wywaliło mnie z gry. No i nie miałem pełnej powtórki. I no, też powtórka się trochę zjebała na WotRiplaysie, też ona nie jest prawidłowo wyświetlana. I pełny statystyk niestety wam nie powiem, bo nie mam jak zobaczyć ich. No, ale bitwa bardzo fajna, no pokazałem wam jak można grać takim potem. No, może on spełniać jedną podstawową rolę w tym, jak nie ma ciężkich, może robić za ciężkiego, bo jest jednak takim nawet większy od E5 i może nie ma takiego pancerza, ale działo też ma fajne. Bardzo podobny do piątki, tylko że celniejsze, szybciej przeładowuje, penetracja trochę lepsza chyba.
No i co? No i tyle z mojej strony. Tu wiesz, nie wiem, czy ta bitwa była wygrana, to było też dość dawno, ale chyba sobie chłopaki poradzili. W końcu trzy czołgi kontra dwa, no i w sumie już jeden, tak, to była wygrana bodajże. A75 nie powinno być dla nich problemem. No, ale z mojej strony to wszystko i zapraszam na kolejny odcinek mojej serii. Cześć!